Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku programu Rozmowy Spekulowane. Dzisiaj wracamy do trzyosobowego składu. Ja nazywam się Maciej Leś, wraz ze mną jest Łukasz Warden oraz Piotr Zając z CMC Markets. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, będziemy wdzięczni za zasubskrybowanie. Pod filmem jest taki dzwoneczek, który można zaznaczyć, także do tego zachęcam. Klasycznie nasz program podzielony jest na cztery części, a zaczynamy od świata w różowych okularach. Tym bardziej, że dobrze się dzieje na rynku polskim. Mówiliśmy jakiś czas temu w rozmowach spekulacyjnych, WIG20 to the moon. Teraz mamy MWIG40 na historycznych szczytach. No w piątek z przytupem zakończony miesiąc. Wczoraj, czyli we wtorek, pierwszy dzień sesji listopadowej, jeszcze te rekordy zostały poprawione. Są to rekordy z listopada, z czerwca 2008 roku. Także Siódmego nawet. Czy nawet siódmego? No to naprawdę gruba sprawa. No i właśnie, czy faktycznie można liczyć na to, że MWIG 40 to demon? No wszystko na to wskazuje. To jest w ogóle fajne, że mamy rotację taką. Z... Kiedyś mówiliśmy tutaj o rotacji sektorowej, teraz mamy rotację między spółkami o różnej kapitalizacji. Był Mocny Wig 20 swego czasu, wcześniej przez dłuższy czas dominowały małe spółki, a teraz ewidentnie Pałeczkę Lidera przyjęły te średnie. I to w październiku było widać wyraźnie, bo na przykład WIG20 w październiku zyskał 4,1%, SWIG tylko 1%, NC-indeks to w ogóle jest bardzo słabiutki, bo to jest na minus 5,6%, a MWIG zyskał 8,55%. Więc jest silny ten indeks, to jest domena polskich inwestorów. No i fakt, że 14 lat czekaliśmy na, na nowy szczyt, no należało się i... Uważam, że będzie jeszcze kontynuował ten wzrost, bo ma do tego potencjał, bo tam jest szerokie szeroki grono spółek. Przy czym, no tutaj, lekka taka pesymistyczna, pesymistyczny dodatek, tam jednak banki są. Jak sobie zerkniemy, jak pokażemy to zestawienie w tabeli 12-miesięcznych stóp zwrotu, to banki zdecydowanie są tutaj liderami. No i Ja się obawiam też w kontekście tego, że dzisiaj jest decyzja, nie wiem, tak, 100%. Czy te banki nadal udźwigną to? Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, więc to, czy to będzie to, moon, to zależy chyba też w dużej mierze od tego, jak się tu banki będą zachowywać i czy na tej 40, na tej, na tej liście 40 spółek są jeszcze kandydaci, którzy ewentualnie mogliby w ramach tego indeksu rotować i potem zastąpić takie banki. Nie wiem, jak. 35% to jest teraz udział banków, no to jest muszę. naprawdę sporo. A, a nowe technologie, jakkolwiek by je podciągać pod nowe technologie, bo czy właśnie te spółki gamingowe tak naprawdę są nowe technologie, czy to bardziej takie spółki konsumenckie gdzieś są? Oczywiście no, to, to są spółki technologiczne, ale chyba nie o takie chodzi. No to takie nowe technologie to jest tylko około 10%. I Pewnie Live Chat jest, jest taką spółką. Ale Aseco Komarch, to bardziej spółki usługowe budujące oprogramowanie czy działające dla klientów. To klientów też i... mówię mówię też o tym dlatego, żeby pokazać, że no cały czas nie udało nam się na naszej giełdzie znaleźć takiego bardzo mocno technologicznego sektora. Nie ma tej reprezentacji. Mamy big Games, ale takiej technologii nie ma. Więc to. No, a, a banki, jeżeli spojrzymy sobie na WIG banki, no, to przecież to jest każdy poziom oporu tak z łatwością był łamany i od, no, no właściwie spotykamy się co jakiś czas w, nas, w naszych programach, co jakiś czas dotykamy banków i mówimy o jakimś poziomie oporu przez wszystkie bez problemu banki przechodziły, no i też rynek ma problem, no bo Przechodzimy przez opory, rynek sobie wylicza, inwestorzy, analitycy wyliczają sobie potencjalne zyski, a tu się okazuje, że nagle boom, inflacja, nie 6,4, tylko 6,8 i znowu to przeliczenie tych wirtualnych cały czas zysków banków i kupno. No, właśnie tu jest pytanie, co, jaka będzie reakcja po potencjalnym podniesieniu stóp procentowych? No bo większość analityków oczekuje, większość inwestorów oczekuje podniesienia stóp procentowych. Tutaj też może gwoli wyjaśnienia nagrywamy program przed decyzją, najprawdopodobniej publikacja będzie już wtedy, kiedy wszystko będzie wiadome. Więc tutaj póki co spekulujemy, no ale są końce rozmowy. Może niespodzianka, nas czeka. Może na nas koniec. czeka niespodzianka. Natomiast no, większość no, rynek już wycenił. Jakaś podwyżka. No i pytanie, czy tutaj e, wtedy nie pojawi się na, na bankach korekta? W, taki, w klasycznym przypadku kupuj e, plotki, sprzedawaj fakty. E, jeżeli chodzi o MWIG, no właśnie tutaj mam otwarty w tym momencie, jaki jest udział poszczególnych spółek. No to największy udział e, ponad 10% w Mwigu e, ma ING, potem MBank. E, na szóstym miejscu jest Alior, no ale po drodze jeszcze choćby kruk. Tutaj powiedziałeś o spółkach no, nietechnologicznych, tak, ale to taki jest wymieniany kruk jako ten jednorożec Polski, o którym dzisiaj do tematu jednorożców wrócimy, ale kruk właśnie był tak wskazywane. no więc no też to też no nie jest tak, że jest w pełni zdominowana ta, ta, ta pierwsza dziesiątka, jeszcze potem mamy Kernel, też w ostatnim czasie, w ostatni, ta, 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 ten rok dobrze sobie radził, jeżeli chodzi w ogóle o spółki surowcowe, spółki Ukraina w październiku dość mocno, z Bigu Ukraina dość mocno uderzyły i, i, i poszły w górę. No także no, wygląda to całkiem mimo wszystko, wydaje mi się, atrakcyjno. Banki wiadomo są zagrożeniem, no ale całościowo no tu jest szansa, że ten kapitał rodzimy jeszcze będzie, będzie w tym w to inwestował. No pytanie właśnie jak podwyżka stóp procentowych jeżeli byłaby bardziej drastyczna, czy to nie uderzy z kolei w drugą stronę z punktu widzenia takiego klasycznego Kapitału, tak. Ja myślę, to zacznie odpływać do depozytów w tym sensie, że to w ogóle zaszkodzi giełdzie? Ogólnie tak, jako podwyżki stuprocentowe. No, z kolei no, sama inflacja to też to takie obawy, obawy, czy też nadzieje związane z... dużo osób oczekuje tego, że w no, obliczu tej no, tak naprawdę tak mocno przecenionych rynków należy się korekta. Ale z drugiej strony rosnąca inflacja w długim okresie sprzyja też cenom akcji. A więc tutaj mamy znowu taki trochę dysonans pomiędzy jednymi i drugimi. Co, Myślę, co że dopóki te stopy, bo nawet jeżeli będzie teraz mocna podwyżka i będzie seria podwyżek. Wydaje mi się, że dopóki gdzieś tam do rynek inwestorzy nie będą widzieli, że powiedzmy tak umownie w terminie 6 do 9 miesięcy, te stopy nie wzrosną do poziomu. Strzelam 250-300 punktów bazowych, czyli to jest bardzo odległa na razie perspektywa, to myślę, że to są te poziomy, że one tak bardzo na gospodarkę jeszcze nie powinny wpłynąć. Hmm. Więcej. To, to już pewnie tak, no bo to już sektor nieruchomości komercyjnych, czyli, jeżeli to, czyli, czyli ten sektor mieszkaniowy również, no to już będzie dotknięty i wtedy może być budowlany, konsumpcja i tak dalej, więc wydaje mi się, że na razie to nie są jeszcze takie poziomy. 44% w tym roku MWiK, jak tak patrzę na ten wykres, co prawda nie jestem zwolennikiem fal Eliota, ale no od, od, od dołka sprzed kilkunastu lat, to idealnie wygląda tu. Mamy. Yy, mamy takich właśnie pięć fal, trzy fale wzrostowe, yy, pomiędzy nimi korekta, i, i właśnie ta korekta, która zakończyła się w tym, tym dnem pandemicznym, też wygląda na taki bardzo ładny ABC, więc. No. Można tu znaleźć sporo sporo optymizmu. A tak samo patrząc na SWIG, jako nie mamy wykresu, żeby pokazać z u no ale to, to wygląda bardzo podobnie. tutaj. M-WIG i SWIG sobie radziły dużo lepiej niż WIG-20. No teraz ten WIG-20 być może yy, nadrobi, tak? I, i te, te faktycznie zobaczymy również za jakiś czas rekordy, chociaż do tych tutaj nominalnie rekordów nam jeszcze. Jeszcze daleko, to nie mówimy o WIG-20 Total Return, tylko o klasycznym. I cen cena zysk 15, czyli to naprawdę, naprawdę nie, jest, nie jest wysoko, bo poziomy, gdzie często pojawiały się jakieś korekty, był, był jakiś odwrót, albo inaczej. MWIG-40 te spółki spokojnie mogły kosztować. I, I po 26, i to i to wielokrotnie, wielokrotnie było. Teraz mamy, mamy 15, więc mi widać, że pomimo wzrostu cen akcji, to jednak te zyski się zwiększają, ten wskaźnik nie rośnie. Więc to też pod tym względem też wygląda to wygląda to ok. A kolejna z kolei na mamy niżej, bo jest 12, tak, a, a na WIGU 20 około 20, a mimo wszystko, to to jednak kapitał tam będzie zagraniczna na ten kapitał liczymy, także no tutaj, no ale ogólnie wydaje mi się, że patrząc całościowo, to to GPW ma raczej dobre perspektywy, bo to te wszystkie nasze główne indeksy dobrze sobie radzą. No Ciekawe jak z tym. bankami. Jeszcze tylko jedną rzecz dodam, bo pod względem rocznej stopy zwrotu, na 40 spółek 33 są na plusie, 7 jest na minusie, wśród tych 7-4 to spółki gamingowe i to nie byle jakie, bo tu jest Playway, to jest 11bit studios, Ten square games, czyli czołówka, no bez CD Projektu, który jest w liczbie 20. To jest w ogóle Wig Games, który tam wspominaliśmy o nim wcześniej chwilę, on jest słabutki, to jest najsłabszy indeks sektorowy od dłuższego czasu. Może będzie w końcu tak, że wiecie, jak nastąpi jakiś punkt przegięcia związany z inflacją i ze stopami procentowymi, tak jak kapitał, gdyby Hossa miała trwać, zakładając, że będzie trwać, to gdyby kapitał jednak trochę od banków uciekał, to być może znowu zwróci się w kierunku tych spółek gamingowych, no bo one jakby na to nie patrzeć już od roku, patrząc przez pryzmat projektu. Chociażby, no to są pod, pod presją. No i to widać tutaj, one po prostu dominują, po, po, po... gdzie się pojawia kolor czerwony, tam raczej są spółki gamingowe. A tak. ciągnął też New Connect, który no tak. jest w bezsie. Kilka, chyba w pierwszym odcinku yy, zauważyliśmy, że jest szansa właśnie na odbicie na New Connect. Tam, tam wyglądał podwójne dno i jest, hmm. jest bardzo mocna bestia cały czas <laughs> i właśnie ten WIG ten Games, ale 33, powiedziałeś, wzrostowe. No to, ta, no, to też pokazuje, że bardzo zdrowa jest ta hossa, jest, szeroka. Jest. jest, Ta rotacja jest i tak pomiędzy spółkami o różnej kapitalizacji, pomiędzy sektorami, to jest to świadczy o zdrowej hossie, Natomiast ewidentnie gaming się wyróżnia na, na minus. Przez lata wyróżniał się na plus. A teraz ma te swoje gorsze, gorsze dni. 15 spółek trzycyfrową stopę zwrotu. Zanotowało. Tak. To też, też imponujące. To jest, no jest, jest się. Można śmiało zareklamować warszawską giełdę i tego typu aktywa. Czy jest to dobra ochrona przed inflacją? No, nie, no, z nawiązką nawet, no, bo nawet jeżeli byśmy strzelali, no, to 7 na 40, nie jesteśmy, no, to, to, to jest no, więcej szans jest na, na, na korzyść kupujących, zdecydowanie. Tak? No dobrze, to może by nie było tak różowo powiedzmy sobie trochę o czarnych aspektach rynku czyli czarne melancholie. Eee, Amerykańskie jednorożce, Mówimy sporo, nawet tutaj w programie o tym mówić, mówimy o partystach rynków ze wszystkich stron. Mówi się o spółkach chińskich, o zadłużeniu Evergrande. Natomiast no tutaj Evergrande 300 miliardów dolarów zadłużenia, tak samo obligacjach, natomiast tam nie wiadomo jeszcze, co siedzi w środku, jakie są zobowiązania od dostawców, pracowników. Tak naprawdę jest tutaj Evergrande ma. Ponad milion czy na milion czterysta niesprzedanych domów, także no tutaj problemy konkretne. Oczywiście są obawy o to, że, że Evergrande zbankrutuje i, i to się rozniesie tak naprawdę na różne inne sektory, poprzez te łańcuchy powiązań czy gospodarczych, też handlowych. No ale mało się mówi o również mocno zadłużonych amerykańskich jednorożcach, tak? czyli jednorożcach to są te spółki amerykańskie, startupy, które Przekraczają tę magiczną kapitalizację miliarda dolarów. Czyli tutaj mamy takie spółki jak choćby Airbnb, Snap, Lyft, Uber. Wszystkie są spółki, które, jeżeli patrzymy na wykresy, mają tak naprawdę ścianę nie no może nie pionową, no ale przez długi czas bardzo silne wzrosty, a cały czas generują straty z roku na rok praktycznie i też są mocno zadłużone no z tych choćby czterech wymienionych, tak. Airbnb 7 miliardów skumulowanych strat. Snap ponad 8 miliardów skumulowanych strat. Lyft, czyli konkurent tutaj dla Ubera 8 miliardów, a Uber w ogóle jest czyli Uber Technologies rekordzistą. Skumulowana strata wynosi w tym momencie 22 miliardy dolarów. Całościowo na giełdzie w Nowym Jorku notowanych jest 78 tych spółek tych tak zwanych jednorożców i mają zobowiązania wobec inwestorów na kwotę ponad 100 miliardów dolarów, czyli tutaj, to jest kosmos, to jest, no tak. jest absolutny kosmos, wydaje się to totalnie szalone, tak natomiast no, pytanie, czy oczywiście taki jeden uberek padnie, nic się nie stanie, tylko tutaj całościowo, jeżeli patrzymy na wartości, o których mówimy, na te kwoty, no to to jest konkretne zaangażowanie konkretnej instytucji. Czyli tutaj nawet nawet załóżmy taki uber, tak? No póki co nawet się nie, nie wspomina o tym, że mógłby upaść, ale. Jeżeli tak by się stało, ile tam jest instytucji w tym zaangażowanych, jaki kapitał, więc tutaj to też uderza całość. Ile inwestorzy są w stanie, dla mnie to jest zadziwiające, ile inwestorzy są w stanie czekać na to, żeby w tej spółce na pojawiły zyski. się zyski. Jest to, jest to dla mnie naprawdę niesamowite. Jeżeli każdy z tych inwestorów założyłby własny biznes, już dawno by go zamknął. Mm. E Takiej kondycji, w jakiej są, są te, te spółki, a tutaj kasa płynie od inwestorów dalej. Ta ściana, ten, ja bym powiedział, że właśnie cały czas jest ten wykres przepalanej kasy, jest bardzo stromy, w tym te spółki są cały czas dobre. I z, z nich, ile z nich, jeżeli by stworzyć taki portfel, taki fundusz działa, uderzający tylko w tego typu spółki. No to w długim terminie nie miałby się dobrze, bo no, no jestem w stanie się założyć, że większość z tych spółek upadnie. No musi upaść. No A ile? Strany, popatrz sobie na choćby Tesle. 10 lat temu bohater memów, tak, super szybkie meleksy produkował. No wtedy świat nie był na to przygotowany. Być może też potrzebna jest taka tutaj jakiś. Nagle zmiana tak, podejścia, nawet często działalności. No Uber akurat no nam się kojarzy głównie w Polsce, przynajmniej z przewozami takimi klasycznymi osób. Natomiast w Stanach już testuje różne rozwiązanie z zakresu dostawy towarów, też w taki sposób autonomiczny, więc tutaj to też być może w końcu zaskoczy. Czyli ten kapitał jest, można inwestować potencjalnie. Moim zdaniem to jest to, to, to takie horrendalne zadłużenie. To jest taki przejaw starej giełdowej prawdy, że ludzie nie kupują tak naprawdę, przynajmniej w większości, nie kupują e, czegoś namacalnego, nie kupują aktywów trwałych, mówiąc prosto, tylko kupują obietnice, kupują przyszłość marzenia i marzenia. No i w, w tym sensie próbują cały czas to podbijać. I, no tylko, że to dochodzi przy np. Na takiej nadpłynności rynkowej, to dochodzi już do takich rzeczy, że to są miliardowe zadłużenia, to są miliardowe emisje i na razie te zyski się nie pojawiają. E, ja nie wiem, ja się trochę, pod... mam też taką obawę, że o ile taki Uber na przykład upada, to powiedzmy, nie wiem, co możemy tam wycenić, apkę, trochę wziętych w samochód, trochę może nie, ale no jednak wziętych trochę e, samochodów w leasing, martwiłoby mnie pewnie to, że dużo ludzi straciłoby pracę, bo jednak dużo ludzi jeździ na tych Uberach, ale jednak jest to spółka usługowa, więc ta aktywa trwała, więc to, co jest namacalne, powiedzmy, nie miałoby takiego, takiej siły rażenia, jak na przykład upadek takiego Evergrande, albo takiej na przykład Tesli, e, albo nie wiem, szukając bliżej mm, Jakiej spółki, która po prostu ma, ma gotowy produkt, który, który wymaga takiego, że tak jakby Amazon upadł, prawda? Tak? To już są już, nie wiem, miliony hmm. miejsc pracy i tak dalej. Więc tu się tak zastanawiam, które z tych jorosców są na są na tyle groźne, że mogłyby rozpocząć taki łańcuch, wiecie, takiego e, taki łańcuch spadkowy na całym. A myślę, że pod tym względem to większość jest niegroźna, że, że to zagrożenie to bym widział właśnie tymi powiązaniami kapitałowymi, inwestorami, którzy są zaangażowani i tutaj, i tutaj, że strata czy zamknięcie jednego takiego bankructwa, jednej tego typu spółki, no po prostu zmniejszy akceptację do ryzyka chęć do inwestowania wymusi jakąś redukcję portfela i, i w ten sposób, tak, czyli po prostu uruchomienie jakiegoś ciągu. To, to, to bym widział w tym momencie. No bo to też nie są takie spółki, jak nie wiem, jak Lehman Brothers, że jak upada, to ma taką sieć połączeń, że jest w stanie wywalić do góry nogami pół gospodarki albo całą. Znaczy, no Lehman Brothers to w ogóle do góry nogami odwrócił całą gospodarkę światową. No chociaż on też był tylko jakimś kozłem ofiarnym, prawda? No ale jednak bank to bank. Tutaj mi się że to zagrożenie jest mniejsze, no nie? gorzej byłoby na przykład, jakby się reakcja łańcuchowa wśród wszystkich unikornów pojawiła. Żeby na przykład inwestorzy by się zaczęli wycofować, przestawaliby im ufać um, przez te niespłacone długi. I na przykład tutaj pojawiłoby się takie, taka seria upadków, na ile na przykład wtedy by sobie giełda z tym poradziła. Ale to to, i, to no. właśnie to jest ryzyko dużo, tak? W momencie, kiedy. Upada któryś z tych jednorożców, obojętnie który, i pojawiają się informacje właśnie o tym, że ta spółka przecież przez ostatnie pięć lat generowała straty. Jak duże są te straty? Ci, którzy mają obligacje, sobie też uświadamiają w skalę problemu, może wtedy być ten efekt paniki ucieczki. To też, też jest niebezpieczne. A no, póki co, oczywiście upadają te, 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 te jednorożce regularnie, albo są wykupywane przez inne podmioty, o tym się nie słyszy. Natomiast no, Wśród tych już giełdowych gigantów, czy tych 78 no to na pewno byłoby, byłoby głośniej. Ale to właśnie teraz powiedzieć giełdowych, no bo właśnie też mamy masę przecież tych tak. spółek, które cały czas jeszcze nie są, a ciągną kapitał kolejne transze i kolejne Z przykładów jest wiele tego typu. Spółek. tego myślę, że to można by już w setki grube, tak? No to wiadomo, że tutaj w tym finałem jest wejście na giełdę, no ale większość jest wcześniej przejmowana. Przecież tych źródeł finansowania jest mnóstwo, prawda? No oprócz takich tradycyjnych jak giełda, obligacje czy banki, no to mamy cały szereg crowdfundingu, który jeszcze teraz będzie zwiększał limity. Takich spółek jest bardzo dużo, no, a ludzie jak mają pieniążki, to 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 inwestują. No ja jestem ciekawy, jakby na przykład zakładając taki scenariusz, że Uber upada. Czy to byłaby taka siła rżenia, bo to PR-owa podmógłoby raz na wszyscy, prawda? No, nawet, czy to kojarzą go z logistyki, ale bardziej kojarzą go z, z tego, że to jest taksówka, czy właśnie dowóz jedzenia zaczmy, że upada i czy pojawia się taki, taka wiecie, taka chmura czarnego PR-u, że dostaje się wszystkim rykoszetem, po kolei podobnym spółkom, które tam wymieniałeś. Nie? To jest bardzo dobry przykład ten Uber, bo e, są różnego rodzaju spółki na różnym etapie rozwoju, ale czy w tym Uberze jeżeli nagrywalibyśmy nasz program trzy lata temu, czy tam się coś aż tak fundamentalnie zmieniło, to jest jednak ten sam model cały czas działalności, ten sam wielki zasięg, i no cały czas nie jest w stanie nie jest w stanie zarabiać na te tym modelu. Straty. Tak, to jest i te same straty. Wszystko jest, wszystko jest to samo. No, zobaczcie współczesnych, które tak wypłynęły w ostatnim czasie, choćby Robin Hood, tak też ostatnio opublikował straty tam już to, ile to sięga, chyba miliardów dolarów, no to jest też jakiś kosmos takiej tego typu działalności. No ale to, to można by mnożyć i mnożyć, tego jest, jest bardzo dużo. Więc, no, fakt, że jakieś to ryzyko jest. No ale dobrze, zostawmy temat, żeby tutaj za bardzo nie, nie, nie ciągnąć żeby nie posmutnić Nie za bardzo. ta melancholia za bardzo nam uderzyła tutaj dzisiaj, więc może przejdźmy do, do mądrych głów. mamy na dziś przygotowane. Cytat Leszka Balcerowicza, natomiast może warto wyjaśnić jaki jest kontekst w ogóle tej wypowiedzi. Na, po publikacji sierpniowej inflacji na poziomie 5,9% minister finansów stwierdził, że jest to efekt wzrostu gospodarczego. No i w odpowiedzi na tę wypowiedź w programie, w programie, w programie, jak się ten program nazywał? Właśnie ma zapisane. No w każdym razie na, na ekranie może poprosimy o wyświetlenie tej, tej wypowiedzi. Program Money to się liczy. Najwyższy wzrost gospodarczy powinniśmy mieć w PRL-u, gdy inflacja wynosiła 20-30% miesięcznie. To jest oczywista brednia. NBP pod rządami pana Glapińskiego prowadzi de facto politykę proinflacyjną, a konstytucyjne obowiązki NBP jest utrzymywanie inflacji w granicach 2,5% z odchyleniami rzędu 1 punktu procentowego. To jest systematycznie gwałcone. No, i faktycznie znowu dzisiaj, dzisiaj decyzja. Zobaczymy, na ile potencjalne decyzje zmiany procentowych pomogą. Ja tu jeszcze akurat nie mamy tego cytatu, ale też odnośnie inflacji, bo ta inflacja u nas się przewija regularnie albo między cytatami mądrymi głowami, albo pomiędzy czarnymi melancholijami, bo tutaj można rotować. Z ostatnich dniach często trafiam na reklamę radiową, więc tutaj no nie zaprezentuję, jednej, jednego z supermarketów. I jest tam slogan powtarzany: Nie daj się inflacji. I zobaczcie, jak tutaj ta inflacja trafia do takiego mainstreamu w tym momencie, gdzie dotychczas, no, kto się tam interesował, tak? Czyli jeżeli jest reklama supermarketu, to ma trafić raczej do, e, ogólnie do ludu, nazwijmy to w cudzysłowie. A ten no supermarket teraz... twierdzi, że nie podnosi cen? Nie, właśnie nie podnosi cen, wręcz obniża, bo jest promocja. Nie daj się inflacji, przyjdź do nas ku promocji proszek, no, tak? I, I tutaj dzięki temu walczysz z inflacją w ten sposób, czy ten supermarket walczy z inflacją. No ale chodzi o sam fakt, mm -hmm. że inflacja jest takim wskaźnikiem, o którym się dotychczas w ogóle nie mówiło, i nagle trafia to właśnie do reklam. Każdy, myślę, że pójdziesz do fryzjera, do lekarza, gdziekolwiek, gdzie. Jest prowadzona jakaś dyskusja, ten temat inflacji może się przebijać. Tak? Czyli tak jak niedawno Bitcoin był czymś takim, o którym się nie mówiło, potem na fali, yy, wiem, ty mówisz, że to nie jest bańka. No ale ogólnie jak to ten, ten fame się tworzył. Co dwa tygodnie piętora. szkoleń po całej Polsce pamiętałem powiedziałem, że to nie jest bańka, a jednak Tyś. sam że bańka. No nie, nie, no ale jakieś tam. Pompowany był nie, balonik tak, nadziei, tak, tak, może tak. słuszny, może niesłuszny. No i podobnie teraz tak samo każdy mówi o inflacji. Tak? Tutaj można o tym rozmawiać z osobami starszymi, młodszymi. Każdy w jakiś sposób to widzi, no bo widzi realny problem. Faktycznie widzi drożyznę w sklepach, to dotyka jednak każdego. No chyba, że pójdzie tam, gdzie nie da się inflacji, to może. No, tak, może ale na ludzie tak. widzą nie? w cenach energii, stacji paliw, 6 zł się zadomowiło już na, za, za 95. No więc to już jest coś, co, co się dzieje i co dotyka portfela bezpośrednio, bo myślę, że zaczynają za, za chwilę, będą ludzie kalkulować, czy się opłaca jechać autobu wiecie, autem na jakąś tam wycieczkę, no bo jednak to coraz bardziej będzie bić po kieszeni. No tak samo ceny w górę idą w sklepach coraz bardziej produktów spożywczych. Ja tylko to, co podkreślałem kilka razy, że to nie jest do końca tak, że to jest wszystko kwestia wewnętrzna. To, że profesor Balcerowicz twierdzi, że to z tego cytatu tak wynika. To znowu stanę trochę w obronie Narodowego Banku Polskiego, ale to tak po prostu z natury. On twierdzi, że to jest jakby, że oni mogą zrobić wszystko, z jest w ich rękach, żeby utrzymać ten, ten reżim stóp procent inflacyjny. No to nie jest tak do końca. My tego teraz mnóstwo importujemy. No przecież te ceny ropy nie zależą od tego, co, co się u nas dzieje, chociaż pewnie. One mają takie przełożenie. To jest jeden, jeden z przykładów. Więc. Yy... Wydaje mi się, że sporo emocji w tym cytacie. Ale tak, no, poziom, poziom 6,8, gdy oczekiwania były 6,4, to, to trudno, żeby nie było emocji. No bo to, to straszy, aczkolwiek co myśl, jakie realia teraz są takie, że jest, jest strach, ale jakichś konsekwencji tego nie ma, nie widzimy. E, oprócz, oprócz tych właśnie rosnących cen, ale faktycznie również e, przez ostatnie lata te prace, płace minimalne, średnia pensja również rosły. E, nie mamy konsekwencji tego, że te wysokie ceny powodują na przykład zmniejszenie mocne, cały czas jeszcze zmniejszenie mocne rentowności jakichś spółek czy jakichś sektorów. E, nie mamy w związku z tym na przykład zwolnień. Więc do, dopóki chyba nie ma takiej sytuacji, no to jest, jest możliwość właśnie dla, dla, dla rządu funkcjonowania po prostu w takiej, w takiej retoryce. A tak, jeszcze odnośnie tego, co Piotrek powiedział, a ja znowu, nie będę bronił, mhm. RPP, znaczy w momencie, kiedy jesteś atakowany z wszystkich stron, tak, tutaj napierają na Ciebie z pięściami, czy znaczy podnosi gardę, czy jednak ręce do góry i, i się poddaje, więc może faktycznie wcześniejsze działania, czyli w postaci właśnie wcześniejszej reakcji w kontekście procentowych, byłoby właśnie tą podniesioną gardą i, i, i warto było to wcześniej zrobić. Dobrze, teraz to się dzieje, tylko pytanie, czy już nie za późno, czy już nie jest ta twarz na tyle poobijana, że no już, już coraz bardziej, bardziej odczuwamy no, to z jakiegoś powodu w innych krajach Europy, no, też naszego regionu jednak te, te ceny są, też rosną, też bardzo mocno rosną, ale jednak mniej, to są niższe, to są niższe poziomy. No i, no i ten, ten okres, gdzie, gdzie pojawiały się głosy pierwsze, a później gdy była masa głosów o tym, żeby zmienić retorykę, żeby zacząć, Podwyższać stopy, no to mówimy, to już się z kilka kwartałów temu miało miejsce. To nie tak, że my teraz się obudziliśmy. Myślę, że jesteśmy dobrym przykładem na to, bo mówiliśmy o tym, to nie teraz się obudziliśmy, a jednak można było coś zrobić wcześniej. Mówiliśmy, że można było, że trzeba było. Tak. tak. No przerażające jest to, że się pojawiają tutaj prognozy już takie długoterminowe, że ten wskaźnik inflacji może mieć dwie cyfry, a nie jedno. No i to już jest. No tutaj właśnie pytanie, to myślę, że może jak się spotkamy za pół roku czy za rok, zobaczymy, jak są tego efekty faktyczne, ile krajów ma takie. No bo oczywiście nie można zaprzeczyć, że jest to globalna kwestia, tak? To nie jest problem polski, tylko problem globalny z rosnącą inflacją, ale tam w niektórych krajach mniej, w niektórych bardziej. No i pytanie, właśnie, do której grupy się zaliczymy. A niestety wiele wskazuje na to, że to tutaj gdzie, gdzie bardziej? Może nie Turcja, ale. Tutaj wyprzedzimy najprawdopodobniej kraje naszego regionu, które też sobie z Ale tym nie tak dobrze radzimy. Myślicie, że jest, że jest jakaś granica, taki punkt przegięcia, który sprawiłby, że to się przestanie społeczeństwu podobać? No bo, tak jak powiedziałeś, na razie tego nie odczuwamy, tak jeszcze, na taki, nie w taki, do, taki dosadny sposób. Więc nie myślicie, że takie dwie cyfry to już sprawiłyby, na przykład, że ludzie zaczęli, że to miałoby przełożenie polityczne? Na spadek sondaży, no bo przecież wiadomo, nie, nie ukrywajmy, to, to byłoby kluczowe dla jakichś szybszych interwencji. Ja myślę, że wcześniej od społeczeństwa inwestorzy zareagują na złoty, już cały czas właściwie reagują, ale jednak cały czas trzymamy się na tych poziomach, w okolicach tego kluczowego wsparcia na indeksie złotego, naruszamy go, ale jeszcze się cały czas trzymamy. I gdyby tutaj właśnie poszła panika, to myślę, byłby pierwszy taki sygnał, że już doszło do tego przegięcia. A to by jeszcze nam napędziło. A to, a, to, a to by mogło napędzić. A, a, a społeczeństwo to myślę, że właśnie te kwestie ewentualnego poziomu bezrobocia, czyli myślę, że dopóki jest zatrudnienie, to, to, to jesteśmy to w stanie wytrzymać. Bo zostałem się kiedy. Człowiek zaczyna odczuwać wiesz, utratę siły nabywczej swojej pensji. No Zakładam, że podwyżek raczej będzie szybko, nie zobaczą tak szybko jak słupków inflacji. No a przecież to by ich zmusiło, kiedy nagle się budzisz i nie stać cię na to, na co cię było stać wczoraj, no to dochodzisz do wniosku, że coś jest nie tak. No i... Ale presja na płace też się zwiększa i to jeszcze bardziej znowu będzie napędzało. No to, to, to siłą rzeczy to no to taka, musi być obserwowane. Ładne kołość Zwłaszcza na tych y, niższych stanowiskach. Więc to też. Bo ludzie zaczną odczuwać, że faktycznie nie starcza im na, na chleb być. Może osoby, nie, na stanowiskach menedżerskich aż tak bardzo nie odczuwają, bo te, jest tak, te koszty stałe wszystkie są te kluczowe, które bardzo mocno rosną wraz. Menedżer może nie mieć za. za co zalać swojego Porsche na przykład. Też mu się będzie nie podobało rano, jak nie będzie. <laughs> może sobie kupić dobry rower. <laughs> <brać>. <laughs> no ale nie to jest, bo yy, faktycznie ciekawe, czy mogłoby dojść do takiego czegoś, że oni utracą na totalnie kontrolę. Yy. Może być i wtedy może być zrobi go. się taka ekonomiczna tak, katastrofa. Historia pokazuje, że jak najbardziej może niestety się tak zdarzyć i, i pewnie do tego e, nawiązuje profesor Balcerowicz, aczkolwiek tam pewnie też jest też jakiś polityczny A, tak. e, kontekst, e, ale no, no, no chyba tego właśnie wszyscy się boimy, że, że może to się już tak, zup o ile już się nie wyrwało spod, spod kontroli. No zobaczymy. No dobrze, to może wyszły nam dwie części czarnej melancholii i nie wiem, czy jesteśmy skazani na kolejną część czarnej melancholii. Jeżeli byście ostatnio w kinie, to na pewno trafiliście na reklamę Matrixa 4, który wkrótce się pojawi w grudniu w kinach. No, ale tutaj tak się fajnie to zbiegło, fajnie lub nie fajnie, z informacją o raz, że zmianie już samej nazwy Facebook na Meta, ale wiąże się to z całym światem Metaversum, który jest planowany wraz z tym. Czyli mamy takie trochę science fiction. To może tylko powiem, że Łukasz jest ekspertem od Metaversum. Natomiast ten termin Metaversum, on się pojawił po raz pierwszy w 1992 roku. Ten Neil Stevenson w książce Snow Crash stworzył właśnie taki termin Metaversum. Czyli właśnie to jest taki świat cyfrowy, który się tam przenika Wirtualny świat z rzeczywistością, gdzie, gdzie ludzie wchodzą. Trochę jak w Matrixie, no i pytanie, czy tego Matrixa dążymy i no czy się cieszyć, czy nie. Dobrze, że, że to jest metaversum, meta. Nikt właściwie tak do końca nie wie, co, co, to, co to jest ta sama nazwa. No z naszej branży to platforma MetaTrader, to, to tyle. Gorzej jakby nazwano. Gorzej jakby nazwano Matrix, tak? Jakby na przykład Facebook wymyślił, że, że nazywa Matrix. No właśnie a propos tego Matrixa i tego, tego meta, to jest czytałem, czytałem dużo o meta, słuchałem różnych podcastów i skojarzyło mi się takie właśnie myśląc o tej ciemnej stronie przyszłości. Która może nas czeka, właśnie w Matrixie była, była taka scena, gdzie, gdzie agent, czyli ten, który reprezentował maszyny, mówił do Morfeusza, czyli osoby, nazwijmy to, hakera, który, który walczył o wolność ludzi. On mówił, on, ten, ten robot, program tłumaczył mu, że czy, czy, on, czy on jest świadomy tego, że, że pierwszym Matrixem, był, był Matrix, który był stworzony jako taki idealny świat dla ludzi, ale okazało się, że e, tak, taki świat, gdzie nikt nie cierpią, wszyscy, wszyscy mieli świetne życie. Okazało się, że wy, nie, wy ludzie nie byliście w stanie w tym w ogóle funkcjonować. I to mi się skojarzyło właśnie z, insta, z produktami Facebooka i z, to, z tym potencjałem tego Facebooka. No bo mamy właśnie Instagram, taki idealny świat. Trochę realny, również nierealny, który bardzo szkodzi. Inne media społecznościowe robią dużo dobrego, ale również, również bardzo szkodzą. I to, ta ucieczka w ten, w ten świat jeszcze bardziej wirtualny, no to, to może być porównywalne właśnie do, do tego cytatu. To może być optymistyczne i nie. I teraz pytanie, na ile w ogóle to jest próba? Takiej ucieczki do przodu samego Facebooka, który jest w tym momencie w różnego rodzaju, w różnego rodzaju tarapatach. Patrząc na notowanie Facebooka, no to inwestorzy chyba w ten metaświat nie uwierzyli aż tak bardzo. Nie, nie Facebooka, meta platform, tak? Teraz tak? Tak na tę spółkę należy mówić. Ex Facebook. No, widzę, że tutaj te, te spadki, no, cały czas tam po, po, po tej serii spadków rynek się trzyma w okolicach tego dołka. No więc tutaj już raczej to wymaga lat, być może przekonanie. Pytanie, czy to nie jest trochę takie mydlenie oczu, tutaj rzeczywiście trochę prób. Zatajenia tych problemów, z którymi się Facebook mierzy od dłuższego czasu, a miał ich dużo. No więc zobaczymy. Myślę, że tutaj trzeba by za, za ileś lat zobaczyć. ja, no, póki co, jestem bardzo sceptyczny z tego całego świata, no bo wydaje mi się, że jeżeli to będziemy, będzie cały czas świat taki wirtualny, gdzie tak naprawdę będzie nam obraz przedstawiał, a nie inne zmysły nie będą w to zaangażowane, no to nie będzie ten Matrix. Tak? Więc podejrzewam, że to, co mówił Morfeusz, cytowany przez ciebie. Fragmencie, no to już był ten świat, gdzie wszystkie zmysły reagowały, no tak jak w prawdziwym Matrixie. No tutaj jeszcze takich planów nie ma, nie ma w ogóle żadnych szczegółów, poza tym, że chcemy coś stworzyć. Ale jak wiemy, no kapitał jest, a to jest dobry początek, więc jest, jest możliwość tworzenia czegoś. No Elon Musk też często w ten sposób zaczynał swoje, swoje biznesy, gdzie wrzucał informacje, tylko będziemy kopać tunele, no i nagle okazuje się, że spółka, która wypala tak. I przygotuje HP rupa. Lecimy w kosmos, powstaje SpaceX i faktycznie leci w kosmos, więc być może tutaj e, podobnie będzie właśnie z metą. Kilkanaście lat mu to zajęło, ale dopiął swego. No, właśnie to ciekawe jest, zobaczcie, w kontekście tych, tych unicornów, że tam inwestorzy są w stanie w różnego rodzaju wizję uwierzyć, a tu mamy taką pod względem komercyjnym, no wielką, wielką wizję i na razie jeszcze nie wierzą Facebookowi. No, na ten moment to trochę przypomina taki stary właśnie zabieg zmiany nazwy. No, znamy to też z polskiej giełdy. Czasem jak spółki chciały się troszeczkę e, pozbyć takiego czarnego PR-u, złego natłoku informacji, zmieniały nazwy. No, Odciąć się od przeszłości. Tak, tak. Tu mamy przykład w takim no, gigantycznym wymiarze, bo mówimy o Facebooku. Natomiast sam, samo przejście do wirtualnej rzeczywistości jako kolejny etap no jakbyśmy się cofnęli do, do czasów, jak oni, bo o ile dobrze pamiętam z filmu Finchera, tak, to kod Facebooka powstał na oknie. I to było tam początek tego wieku, no to gdzieś 20 lat temu. Ciekawe, czy ktoś wtedy myślał o tym, że. Cały świat będzie wpatrzony w ekrany smartfonów, każdy będzie miał swój profil na Facebooku, będzie się tam komunikował, będzie tam prowadził profile swoich firm i tak dalej. Brzmiało to zapewne tak niewiarygodnie, jak teraz brzmi to, co przed chwilą nam powiedziałeś, że będziemy się przenosić do, mhm. do wirtualnej rzeczywistości przy pomocy. No nie wiem, czy tych okulusów, czy na przykład to też, bym się podpisał pod tym, co ty mówisz, że pewnie bardziej bym sobie to wyobrażał, że jednak zmienią nam jakoś zmysły, czyli będzie jakaś ingerencja albo elektryczna, albo biologiczna, nieinwazyjna, ale jednak w mózgu. Ale w perspektywie 10-15 lat? To no kto jak nie Mark Zuckerberg? No to właśnie. to on, on kupił Instagrama tak. i on zrobił z Instagrama to, czym jest teraz, jak ważny jest dla, dla świata. Więc e, oczywiście to może być e, dla wielu straszna wizja takiego zerwania, e, zerwania z z, prawdziw z prawdziwym światem, ale dla wielu może być atrakcyjna, no tu przykłady można mnożyć, ale oczywiście no, też 30 lat temu, gdy tworzył się internet, myślę, że w podobny sposób. Bo tu Facebook okej, okay, zrewolucjonizował nie aż tak bardzo jak właśnie internet, tak, gdzie zmieniło się całkowicie. Świat dla większości, każdej, każda firma dziś, no bez internetu nikt sobie nie wyobraża funkcjonowania w jakimkolwiek biznesie, praktycznie tak. To wszystko jest zależne od, od sieci. I 30 lat temu być może też, gdybyśmy mieli rozmowy spekulowane, to wtedy musiały być nagrywane na taśmę i gdzieś publikowane w telewizji. Też pewnie byśmy w ten sposób obawy swoje wyrażali, że też to jest znowu odejście od tych kontaktów bezpośrednich, no może, może to jakąś przyszłość ma. Na pewno wydaje się to, z jednej strony. Fantastyczną wizją pod kątem takiego właśnie wejścia w ten wirtualny świat, odejścia od swoich problemów, chorób i wszystkich trosk, tak naprawdę, bo tworzysz tego awatara, który jest tym ucieleśnieniem Twoich właśnie wizji i marzeń, a z drugiej strony, no, trochę straszne, że faktycznie wtedy to tam powrót do tego ciała swojego faktycznego i rzeczywistości może być bolesny i, i ludzie coraz bardziej będą chcieli wrócić. Brak ucieleć. powrotu. Dobra, trochę tak, życie zaczyna przypominać taką grę, w której nie boisz się, bo na przykład dwa życia i możesz jedno stracić, no, nie? no to tutaj masz, też masz wybór. No to, to jest trochę takie jednak straszne. Ja jednak, jakkolwiek romantycznie to zawodzimy, uważam, że w realnym świecie jest wystarczająco dużo rzeczy, którymi się można zachwycać. Nie trzeba uciekać do alternatywnej rzeczywistości, ale no patrząc przez to, co się dzieje, jaki jest trend w cyfrowym świecie, jak my się otaczamy cyframi, czy tego chcemy, czy nie. bo Wiecie, yy, niektórzy, jak współtwórca CD Projektu, uważają, że niebawem albo już yy, możliwość bycia offline będzie możliwość luksusowa. To hmm. będzie luksus, tylko niektórzy będą sobie mogli na to pozwolić. Czyli to już nie jest tak, że to my sobie wybieramy to, że chcemy być w świecie cyfrowym, tylko świat cyfrowy już nas wybrał, prawda? Więc to może być następny etap i może niestety będziemy na niego skazani. No i tak technologicznie bardzo łatwo sobie to mimo wszystko no. wyobrazić. Tak, no bo przyspiesza sieć, e, m, przyspiesza transmisja danych, przyspiesza procesowanie danych, więc można to sobie, można to sobie taki świat, e, przynajmniej w jakichś tam e, takich klastrach, na przykład biurowych, tak? bo mhm. wtedy, wtedy jest to jakieś zamknięte środowisko, więc można takie wirtualne realistyczne biuro stworzyć i do którego można się podłączać i sobie w nim funkcjonować. Ktoś może siedzieć nad jeziorem i pracować w biurze w Nowym Jorku. to bardziej już się zmienił przyzwyczajenia przez pandemię, już coraz chętniej ta praca zdalna jest przez pracodawców uznawana. No ale mówię się przyspieszaniu, myślę, że my musimy przyspieszyć, bo tradycyjnie czas nasz się kończy, także dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do wirtualnego YouTube'a, do śledzenia naszego kanału. Oczywiście raz jeszcze zachęcam do subskrybowania, dzwoneczek pod, pod tym wideo, a sam zapraszam za tydzień. W tym samym składzie pojawimy się rozmowy spekulowane. Dziękuję.